Kobiety o tym dniu nie zapominają. Nam mężczyznom się to zdarza. Niestety powoduje to szereg niespodziewanych sytuacji. Kwiaciarnie w ten dzień przeżywają prawdziwe oblężenia. Mowa tu o popularnym Dniu Kobiet. Postanowiliśmy spytać z Duńsko-Wolan, co myślą o tym święcie oraz co myślą o samych kobietach. Co pan sądzi o Dniu Kobiet? Dobre święto. Dobre święto. Dlaczego? Cały czas powinno być Dzień Kobiet. Dzień w dzień. A co pan sądzi o kobietach? Lubi pan kobiety? Bardzo. Tak? A dlaczego pan je lubi? Za co? Za urodę, za wdzięk. Że są dobre. Fajne święto. Fajne święto. A dlaczego? No przyjemnie uczyć nasze kobiety. A co pan myśli o samych kobietach? Ogólnie. Potrzebne, niepotrzebne? No, jak najbardziej. Jak najbardziej. A do czego są najbardziej potrzebne kobiety? Tak szczerze. Szczerze? Mhm. Nawet, żeby wspólnie porozmawiać. Jak najbardziej. Wspólne wyjazdy, marzenia, rodzina. Ma pan jakąś kobietę, której mógłby pan coś przygotować na przykład? Mamusię moją. I co pan dla niej przygotował? Piękne trzy róże. Piękne trzy róże. Przysłowowo i standardowo, czy jak to, nie wiem jak to nazwać. Jak panowie tutaj uczczą może to święto? No kwiatka trzeba kupić, nie? A dlaczego akurat kwiatka? No bo tak już w naturze jest. Co pan uważa o kobietach? No, wszystko widzę w oczach. A co pan lubi w nich? No, grzeczność, jak to mówiłeś, piękność, miłość. To są najważniejsze cechy. No tak. A czy przygotował coś pan dla jakiejś kobiety, która jest ważna? Bardziej. Idę po tulipanka, prezenty już są w domu. Dlaczego akurat tulipanek? Proszę? Dlaczego akurat tulipanek? No bo taka, kwiatek tradycyjny taki. Co myślisz o Dniu Kobiet? Sam nie wiem, no. Tak mnie pan zaskoczył tutaj. No ale o samych kobietach, co byś nam powiedział? Co lubisz w nich, co nie lubisz? Co cię denerwuje? No, denerwuje, no sam nie wiem, no naprawdę, no. Przepraszam, co pan myśli o Dniu Kobiet? Nic nie myślę. Ale potrzebne takie święto? Najmniejszą kobiety potrzebne w życiu. Masz koleżanki jakieś w szkole, denerwują cię czy nie? No nieraz tak, takie jakieś głupie odzywki czy coś, ale tak to ogólnie jest spokojnie. Dlaczego te kwiaty? No z okazji Dnia Kobiet oczywiście. A dlaczego akurat, bo to są tulipany, dlaczego akurat tulipany? No bo tradycja chyba taka jest i dlatego przede wszystkim. No ja zawsze kupuję tulipany na Dzień Kobiet i tylko wtedy. I co roku, tak rok w rok? I co roku. A ile pan kupuje takich tulipanów? O kilkadziesiąt z reguły, tak. O, to bardzo dużo, a dla kogo? A dla znajomych kobiet oczywiście, no i dla żony przede wszystkim. A myślisz, że do czego są potrzebne kobiety w życiu nam, na przykład faceta? No tak szczerze. Tak szczerze, no to nie wiem, do współżycia. Kobiety są bardzo potrzebne w naszym życiu, bo gdyby nie kobiety, no to mężczyźni no, byliby nie tacy, jaki są, nie tacy, jacy są. A powiedz nam, kupiłeś coś na Dzień Kobiet koleżankom? Jeszcze nie, ale zamierzam kupić, no i oczywiście niektórym już życzenia złożyłem. A co kupisz na przykład? No na pewno kwiatka, a co jeszcze to nie wiem, zobaczymy. A co pan sądzi o kobietach? Ja mam żonę, no nie? Tak, no ale coś pana irytuje w niej, czy może bardzo ją pan kocha? No właśnie stoję pod sklepem, żeby sobie wybrała ubranie, no nie? Na Dzień Kobiet. Aha, taki prezent? Tak, taki prezent właśnie. W prezencie trochę cierpliwości. No, ona wybiera, ja płacę, no nie? No rozumiem. Czyli taka troszeczkę mniej tradycyjna forma, bo wszyscy widzę tutaj z kwiatami sobie chodzą. No tak, my to już jesteśmy 4 lata po ślubie, no to już... Troszkę jest stażu, ale... To już inaczej jest, no nie. No. Ale nie denerwuje pana żona? Nie, w porządku jest. Dwójkę dzieci mamy, fajnie jest. Co pan sądzi o kobietach? No już bardzo miłe są, przyjemne, trzeba je szanować. Czy dobrze, że takie święto, żeby uczcić? No jasne, oczywiście. Lepiej, żeby nie było 1 maja jako takiego. Aha. Święta pracy, robotników. Które to było święto ustanowione za PRL-u. A Dzień Kobiet jest i powinien być. Jakie dziewczyny lubisz na przykład? No brunetka, zielone oczy, wysoka. No i musi mieć wszystko na swoim miejscu. Czyli? No czyli piersi i te inne sprawy. Aha. No dobrze, a do czego są na przykład potrzebne kobiety? Oprócz no, używania ich atrybutów. No w sumie to nie wiem, no to jest obszerny temat, no ale... No na pewno umilają nam życie, tak? Nie w sposób erotyczny na przykład, ale ogólnie, no sami faceci na świecie to byłaby porażka chyba. Potrzebne takie święto jest? Ja myślę, że tak. A dlaczego? Myślę, że no trzeba docenić trochę pracę kobiet też i
U nas troszeczkę kobiety są czasami dyskryminowane w pracy, w życiu w ogóle i myślę, że należą im się takie kwiaty, chociaż raz w roku. Co to za święto? No to jest święto wszystkich kobiet na całym świecie. Należy im się jakiś taki gest od chłopaków, od mężczyzn. A za co im się należy? Za tą cierpliwość, wyrozumiałość i za to, że nas tak kochają. A czy bez kobiet byłoby fajnie raczej, czy nie bardzo? No, świat byłby trochę nudny. A powiedzcie, a do czego nam są potrzebne kobiety? Po to, żeby je kochać. No i może po to, żeby one nam pomagały w wielu innych rzeczach. Dużo facetów dzisiaj was odwiedza? To... Mało. Mało? Mało. Dopiero mamy nadzieję, że może teraz przyjdą. Po pracy. A na przykład w zeszłych latach, jak to było? No, też tak po południu przeważnie się ruszyło, bo to w kwiaciarniach teraz są, to tak wszystko do kwiaciarni. A jak ci faceci kupują? Dużo tym kobietom, czy nie? Mało. A pani na przykład upominki jakieś dostaje? Jak pani kwiatka dostanie, to co jest wtedy? Gniewa się pani? Na kogoś, jak pani dostanie kwiatka? Nie, cieszę się. Cieszę się pani. Mimo, że nadmiar tutaj w koszykach. Tak, ale to jest co innego. Jak ci idzie sprzedaż tutaj? Nie mam porównania, bo w tamtym roku mnie nie było, przyjechałam pomóc rodzicom. Nie, myślę, że to jest dobry punkt, w porządku. Ale schodzą troszkę kwiatuszki? Tak, schodzą. Jak ci mężczyźni kupują, czy nie? Kupują. A po jednym, tak? Czy raczej? Bardzo różnie, to zależy od klienta. Myślę, że ci biedniejsi są bardziej hojni niż ci, którzy mają więcej trochę pieniążków. Jakiś rekord powiedz, ile ktoś najwięcej kupił, pamiętasz może dzisiaj? 20. Czemu pani by chciała świętować? To, żeby w końcu być doceniony przez męża. Aha. Czyli mąż nie docenia tak bardzo? Nie, no żartuję, oczywiście, że docenia. A bo jakiś prezencik już był dzisiaj? No malutki na razie, ale czekam po powrocie męża z pracy. Bardziej. Myślę, że faceci i mężczyźni też powinni docenić, chociaż nie zawsze, tylko raz w roku, swoje kobiety, że są dziewczyny i dziewczyny właśnie powinny też dostawać coś. Znaczy, masz jakiegoś takiego mężczyznę, który będzie cię doceniał jeszcze później? Mam. Co byś chciała od niego dostać na przykład? Czy w sumie to wystarczy mi to, że jest. Dlaczego to święto jest takie ważne? Nie wiem, czy ważne. Kiedyś było ważne, a teraz to już tak po prostu niektórzy pamiętają. Nie. Zapomina się. Mężczyźni się nie wywiązują. No, różnie to bywa. Na co należy zwracać uwagę w kobietach na przykład? Za co należy je tak cenić? O Jezus, trudne pytanie. No nie wiem, no chyba bardziej chodzi o wnętrze niż o inne takie sprawy typu wygląd, no nie wiem. Uważa pani, że na przykład w Sejmie mamy więcej mężczyzn? Czy jakby było więcej kobiet, byłoby lepiej? Tego nikt nie wie. Zobacz, by się okazało, ale chyba nigdy do tego nie dojdzie, więc... Bo ja słyszałem stwierdzenie, że jakby kobiety były na wojnie, to by wojna była 3 razy brutalniejsza, bo są 3 razy bardziej odporne na ból. Co pani? Coś w tym jest. W Sejmie mogło być 3 razy śmieszniej, 3 razy więcej hałasu, tak? No, przekupstwa tak zwanego kobiecego może bardziej.